Czasami możemy spotkać się z opinią przeciwstawiającą Stary Testament nowemu, że w Starym Testamencie mamy Boga surowego, w Starym Testamencie mamy Boga, który karze, który jest sprawiedliwy, a w Nowym Testamencie mamy Boga pełnego miłosierdzia, Boga otwartego na świat i na ludzi. Ten fragment z Księgi Wyjścia, który przed chwilą słyszeliśmy, jest znakiem tego, jak odległy od prawdy jest tego rodzaju myślenie. Bóg już w Starym Testamencie ukazuje się jako wrażliwy. Bóg już w Starym Testamencie ukazuje się jako ten, który uczy ludzi pewnej delikatności i uczy ludzi rezygnacji z tego poczucia siły i panowania nad drugim człowiekiem. Te proste przykazania, które przytacza Księga Wyjścia: nie będziesz gnębił przybysza, nie będziesz krzywdził żadnej wdowy, nie będziesz krzywdził sieroty, są właśnie próbą przeciwstawienia się temu spontanicznemu odruchowi serca człowieka, że kiedy mam pozycję nad drugim człowiekiem, kiedy mam przewagę nad drugim człowiekiem, to ją wykorzystam. Przybysz, wdowa, sierota to są ludzie słabsi ode mnie, bo nie są tak zakorzenieni w układy rodzinne, w układy społeczne jak ja. A zatem już Księga Wyjścia staje w obronie ludzi słabych, staje w obronie ludzi marginalizowanych, staje w obronie ludzi, którzy w świecie nie potrafią znaleźć siły i zbudować własnej pozycji. I tak jest Bóg. Bóg jest Bogiem maluczkich, Bóg jest Bogiem bliskim, ubogich, prostych, marginalizowanych. Jeżeli zatem chcemy być Jego przyjaciółmi, jeżeli chcemy być tymi, którzy Mu towarzyszą, to również w tę stronę sami powinniśmy się udać. Nie do możnych, nie do wielkich, nie do silnych, ale właśnie do przybyszów, do wdów, do sierot.